Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kronik Myrtany. W poprzednim odcinku dotarliśmy sobie do kopalni Gildii Araxos, w której właśnie zaczęliśmy sobie wykonywać zadanie Kto jest kim? Jest to zadanie ogólnie od Lorenzo i można powiedzieć, że jest to zadanie chyba główne. To znaczy, nie jest to główne jakby zadanie takie fabularne, tylko że właśnie jest to od Gildii Kupieckiej takie jakby główniejsze, więc chciałbym to jeszcze wykonać, więc to jest pierwsze, co będziemy chcieli dzisiaj dokończyć i później właśnie sobie może zobaczymy, co z tym legendarnym przepisem, bo ostatnio właśnie szukałem tego miejsca, w którym właśnie ten gościu szukał legowiska troli, ale nie mogę właśnie znaleźć tego miejsca, więc będziemy musieli to sobie odnaleźć i myślę, że możemy się w sumie zająć dalej tą kopalnią, bo ogólnie tutaj raczej mamy wszystko chyba już ogarnięte, tylko że właśnie nie wiem, co dalej. Czy my coś tutaj jeszcze mieliśmy? Nic tutaj nie jest napisane. Ale ogólnie chyba ze wszystkimi można powiedzieć, że już rozmawialiśmy, takie mam wrażenie. Ale upewnijmy się. Tutaj byli zwykli kopacze, hey, więc chyba z nimi tutaj już nic nie mamy, bo ogólnie rozmawialiśmy chyba z nimi już. Tak. Raczej tak, z tym też rozmawialiśmy, czyli to mamy tutaj jakby odhaczone. Tutaj czy my byliśmy? Chyba byliśmy, bo tutaj też jest to wyeksploatowane złoże. Tutaj jest strażnik do tej jakby dolnej części tej kopalni, czyli tam byliśmy. Tutaj też z nim rozmawialiśmy i chyba myślę, że to będzie wszystko jednak. Tutaj też byliśmy. Tutaj też, z tym też rozmawialiśmy, czyli chyba będziemy mogli już wychodzić stąd. Ale nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy ktoś mi może właśnie dopiero wtedy powiedzieć, że dobra, wyjdźmy stąd, to będziemy mieli zaliczone jakby to zadanie. Zobaczymy. Aj, musimy się przespać niby, no ale dobra. Tutaj chyba też mamy z nimi porozmawiane już. Ten nadal tu siedzi. W sumie to okradnijmy go, jak już możemy. Nie uczę górnictwa za darmo. Jeśli nie masz samorodków, to nie marnuj mojego czasu. Z tym jeszcze właśnie nie rozmawialiśmy, więc w sumie... Mógłbyś mi coś powiedzieć o kopalni? Nie ma wiele do opowiadania. Na brak złota i roboty nie mamy powodu narzekać. Oczywiście mamy tu pewne problemy i niedogodności, ale... póki trzymamy się z chłopakami razem, to da się to jakoś przeżyć. Chociaż Igor mógłby się wziąć choć trochę ze swoich chłopaków. Ostatnio pozwalają sobie na zbyt wiele. Skąd pomysł, że chce się uczyć? To chyba oczywiste. Wszyscy w kopalni wiedzą, że jestem najlepszy w tym fachu. Jeśli ktoś chce się podszkolić, to przychodzi do mnie. To jak? Chcesz się czegoś nauczyć? Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Dobra, możemy się uczyć wydobywania tutaj za bryłki złota. 95 mamy, moglibyśmy do setki sobie od razu w sumie wbić. Tak, i czy to jest już 100% takie max? Wymagasz ode mnie więcej niż mogę się nauczyć. Chyba tak, chyba to już jest takie 100%, które... jest już na stałe, powiedzmy, można powiedzieć właśnie, że już więcej się nie nauczymy, w sumie dość oczywiste, jednak 100% jest. No i chyba co, myślę, że możemy stąd wychodzić, ogólnie naprawdę sporo bryłek złota sobie wykuliśmy. 100, tam 3/4 nam chyba zostają, a reszta idzie właśnie do zarządcy tej kopalni, chyba tak mi się wydaje. No dobra, z tym w sumie możemy jeszcze rozmawiać, czy nie? Chyba nie. Dobra, to myślę, że możemy wychodzić. Chcę opuścić kopalnię. Mam nadzieję, że wydobycie poszło tak dobrze, jak oczekiwałeś. Zobaczmy, co tam masz. Cholera! Chyba musiałeś wyczyścić całą kopalnię do zera. Trzymaj swój udział. Nie zapomnij o tym, że najlepszy kurs złotych monet za samorodki dostaniesz u naszego kowala. Znajdziesz go w jaskini koło Fyna. Dobra, dostaliśmy. O kurde, otwórz worek ekwipunku, by odzyskać przedmioty. Okej, złoty internet, skupowanie przedmiotów, kopalnia złota Araxos i coś tam jeszcze nie zdążyłem. I 81 chyba bryłek. Tak, 81 bryłek. Moje rzeczy, okej, tu są wszystkie moje rzeczy. Dobra, czyli musimy teraz sobie założyć to, co mieliśmy, czyli postrach, kłód, ale poczekajcie, bo najpierw... czekajcie jeszcze raz. Najpierw naszą zbrojkę sobie zakładamy, pancerz szermierza Araxos. Jaki ja nosiłem amulet? Chyba ten. Pierścienie miałem.
3 siły. Nie, 5 siły chyba i... Tutaj mieliśmy ten. I teraz możemy właśnie już chyba założyć ten postrach kłód. Tak, chyba tak to wyglądało. Z tego co pamiętam. No i teraz możemy te bryłki może niby sobie od razu sprzedać. On powinien być, ten gościu, niby gdzieś tutaj, bo tu jest ten Fynn chyba. Czekajcie, gdzie on jest? Czy tutaj? Aha, chyba tutaj jest ten kowal. No i ciekawe, ile dostaniemy za te bryłki. 80 chyba tam było. Hej, ty! Chcę wymienić swoje bryłki na monety. Wszystko, 81. 1134, ja pierdzielę, nieźle. Pokaż mi swoje towary. Ale już zarobiliśmy przy okazji. Dobrze, że w sumie sobie właśnie te bryłki tam kopaliśmy. Dobra, nieźle, naprawdę nieźle. No i chyba możemy teraz wracać. Czekajcie, a, bo zakończone, mamy złoty internet. Raport z pracy, aha, to jest wcześniejsze, bieżące misje. No i informacje ogólnych też nam coś wleciało. Bieżące misje, kto jest kim? Sprawdziłem kopalnię, niby wszystko jest w porządku, ale sytuacja pomiędzy górnikami a strażnikami wydaje się być napięta. To prawda. Powinienem wrócić do Lorenzo, okej. Okay. I teraz wracamy sobie do Lorenzo i zobaczymy, co tam będzie dalej. I myślę, że właśnie sobie tak to od razu spróbujemy nadal z tym zadaniem. Legendarny przepis. Mniej więcej właśnie wiem, gdzie powinniśmy właśnie iść. Więc sprawdzimy sobie to. Więc dobra, najpierw sobie tamte zadanie w sumie oddajemy do Lorenzo. Miasta Archolos. Przykro mi, w mieście wprowadzono stan wyjątkowy. Ja pierdzielę, naprawdę. Wioski. No dobra, no nie do wioski, w sumie do winnicy moglibyśmy. Szybciej będzie. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, że nadal nie możemy jakby... Nie do winnicy Rity. Ja pierdzielę, co ja robię? Zabierz... Valerio. Nie rozumiem nadal tego, że po tym, jak już byliśmy tam w mieście, to nadal nie możemy końcami się poruszać. Chore to jest moim zdaniem. I ogólnie to moglibyśmy... Kurde, nie wiem, gdzie tu jest ten krąg do teleportacji. Bo byśmy tak to się w stronę tego bursztynowego wybrzeża udali. I tam może byśmy... Kurde, szkoda, no nie wiem. No nic, no dobra, biegnijmy tutaj. Użyjmy sobie potrawki, która nas przy okazji uleczy. Mamy 3100, nieźle naprawdę złota. I naprawdę za każdym razem musimy teraz do miasta w ten sposób wracać. No nic, no widocznie będzie trzeba jak najszybciej się pozbyć tego zadania. Kto jest kim? Nie, w biały dzień chyba. W biały dzień, tak. Z tym właśnie zamachem na Volkera. Chyba będzie trzeba właśnie szybko to zrobić, żeby właśnie móc się właśnie teleportować z powrotem normalnie i gońcami tutaj sobie podróżować. Ale jeżeli właśnie wykonamy sobie to zadanie, to już będzie chyba czwarty rozdział. Więc też będę chciał tego troszkę uniknąć, bo właśnie chciałem jeszcze kilka rzeczy sobie zrobić. Się bije? Tak. Gdzie oni się biją? Hej, kogo ja widzę? Wiesz co, zjawił się u nas jakiś typ, który szuka ludzi do pracy. Może do niego zajrzyj. Siedzi tam, przy stole. Przedstawił się jako wróg. Dobra, spoko, ale... tutaj się pobili. Hej, kolego! Nowe na Archolos? Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Nie szukasz może pracy? Złoty interes! Nie pożałujesz. No, podejdź bliżej. Nie chcę zbyt dużego rozgłosu. Słuchaj, znaleźliśmy kopalnię żelaza. Ha, widziałem ten błysk w boku. Wcale się nie dziwię. Mój żołądek wciąż szaleje, gdy o tym pomyślę. Problem w tym, że żelazo wcale nie jest takie łatwe do wydobycia. Cholerstwo siedzi twardo w ziemi i trzeba trochę popracować kilofem. To jak? Zainteresowany? Dlaczego nie? Powiedz tylko, gdzie i kiedy mam się zjawić. No i to jest człowiek, którego szukałem. Widzimy się przy zachodniej bramie. Mam nadzieję, że moi znajomi też znaleźli kogoś do pomocy. Będziemy na ciebie czekać. Jestem prawie pewny tego, że tutaj coś się odwali i... To jest jakaś pułapka, naprawdę.
Tak czuję, ale będziemy mogli to sprawdzić. No co, no najwyżej jak na nas wyskoczą, to ich tam zabijemy i przy okazji sobie przeekspimy. Taki plus można w tym odnaleźć, ale na początku idźmy do Lorenzo, oddać mu to zadanie i później właśnie sobie sprawdzimy ten legendarny przepis. Będziemy musieli chyba w stronę bardziej bursztynowego wybrzeża. To jest niby tak napisane właśnie, że blisko miasta klify, ale to właśnie jakby tak... No jest to jednak blisko miasta, ale mniej więcej tak właśnie przy bursztynowym wybrzeżu. Myślę, że jest to dalej, to znaczy bliżej bursztynowego niż miasta. Te miejsce, więc będę chciał właśnie te miejsce sobie sprawdzić, bo ja tam chodziłem, a ja tam powinienem troszkę dalej sobie pójść niż właśnie szedłem. I to sprawdzimy, ale to nam na chwilkę musimy tak właśnie do Lorenzo, więc na tym się skupmy. Zobaczymy, co powie na ten temat właśnie. Hej! Wracam z kopalni. Pewnie zauważyłeś, że delikatnie mówiąc, nie wszystko przebiega tam zgodnie z procedurami. Dochodzą mnie wieści, że nastroje stają się coraz bardziej napięte, a z każdym dniem widzę, jak trafia do nas coraz więcej skarg i pozwów. Obawiam się, że jeśli tak dalej pójdzie, to może dojść do jakiegoś buntu, a to byłby świetny pretekst dla królewskich, by przejąć kopalnię. Znając ich aktualną politykę, połowę górników wysłaliby prosto do Górniczej Doliny. Co mam zrobić? Chcę, żebyś za kilka dni ponownie udał się do kopalni. Dowiedz się, co tam się naprawdę dzieje i upewnij się, że praca będzie przebiegać jak dawniej. Jeśli górnicy rzeczywiście planują jakiś przewrót, to musisz rozbić ich grupę. Tylko nie zacznij ich tam mordować. Roderich patrzy nam na ręce. I to nie będzie podejrzane, jeśli nagle wrócę do kopalni. Większość górników regularnie odwiedza kopalnię. Poza tym sporo ludzi przeraziło się perspektywą zesłania do Górniczej Doliny. I mamy ostatnio wielu nowych pracowników. Nie martw się, nikt nie zwróci uwagi na twój powrót. Tylko pamiętaj, nikt nie może wiedzieć o twoim zadaniu. Nawet strażnicy i sam Igor. Możesz mi coś powiedzieć o Igorze? Nie miałem okazji go poznać. Zawsze był człowiekiem od liczb. To właśnie z tego powodu został wybrany na zarządcę kopalni. Dostawy zawsze były na czas i dokładnie odliczone, ale ostatnio jest z tym dużo gorzej. Może nie radzi sobie z zapanowaniem nad tymi wszystkimi górnikami? Tak czy inaczej, nie możemy sobie teraz pozwolić na straty w tak istotnej inwestycji jak kopalnia. Gdyby Igor sprawiał ci kłopoty lub nie chciał uwierzyć, że jesteś w kopalni z mojego polecenia, to pokaż mu tę pieczęć. Tylko pod żadnym pozorem nie może jej zobaczyć nikt inny. Wyruszę do kopalni w ciągu najbliższych dni. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Dobra, trzeba o tym pamiętać, żeby właśnie tam udać się za kilka dni. No i dobra. No my musimy się tam udać za jakiś czas właśnie. Jak coś, to mamy tą pieczęć, więc to sobie odkładamy na bok. A myślałem, że ogólnie będzie to już wykonane. No dobra, trudno. Z jednej strony w sumie naprawdę mnie ciekawi to, czy to zadanie nowe na Archolos właśnie z tym Bruno będzie jakieś, kurde, podejrzane, czy jednak to będzie normalne takie zadanie, ale mam naprawdę jakieś tam wątpliwości co do tego. Czekajcie. Czy zechce mi pan pomóc? A dobra, to jest ten gościu, jemu to dajemy oczywiście. Zachodnia brama to będzie właśnie niby tutaj ta. No dobra, idźmy tutaj w sumie, bo i tak musimy wychodzić z miasta, udać się w stronę Bursztynowego chyba. To właśnie przy okazji na, właśnie może na nich trafimy i zobaczymy, co to będzie tam. W razie czego fajnie by było się leczyć, bo nie wiadomo na co nas tam... co nas tam może trafić. Nie wiem w sumie, czy to zadanie jest właśnie też trzeciego rozdziału, czy nie, ale... Nas ten gościu w sumie zaczepił. Wtedy go jakoś chyba tak to nie widziałem, jak biegałem po drugim rozdziale jakoś po mieście. Więc być może to jest z trzeciego rozdziału właśnie, więc okej. Okay. I to są niby oni, w razie czego zapiszmy. W ogóle jeszcze nie zapisywałem. Ale dobra, zapiszmy niby... Wydaje się to dość legalnie, ale nie wiem. Mój kompan też znalazł ludzi do pomocy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Gotowy do drogi? Gotowy, ruszajmy. Dobra, no to biegnijmy niby. Jest gościu od nas. Z Gildii Kupieckiej, najemnik. Czuję się niby bezpieczniej, ale może być to też jakiś fake. No nie wiem,
idziemy tam za nim. Nie wiem, gdzie to w sumie może być. Naprawdę jakoś tego okolice to raczej mamy przeczesane i wątpię, żebyśmy jakieś sobie kopalnie żelaza tam odnaleźli tutaj niedaleko, więc... Ciekawe w sumie. Mam nadzieję, że w ogóle szybko mi ta misja pójdzie, bo właśnie chciałem sobie tamto wykonać od razu też w tym odcinku. Bo naprawdę czasami to tak, kurde, ten czas, w ogóle ten czas naprawdę mi tak szybko leci na tych odcinkach i... Czasami to tak za mało robię rzeczy i te odcinki powinny trwać więcej niż 40 minut, ale jest jak jest. I tak jest to sporo czasu. Tam słyszę te ścierwojady w dole, to tam naprawdę ich się narespiło znowu, więc naprawdę będzie można sobie pobiegać znowu. Ale skręt, ale mnie kurde zaskoczył. Więc będzie sobie można tutaj pobiegać znowu po okolicy i poekspić. Choć i tak, nie robię tego w taki sposób właśnie, żeby mieć te 100% ubitek tych potworów, bo wiadomo, o co chodzi. Dobra, tutaj dawno w sumie nie biegaliśmy. Ale czy by tutaj była jakaś kopalnia? Coś tutaj widzę jednak, jakieś przejście. Nie, no dobra, tutaj byliśmy ogólnie kiedyś. W drugim chyba rozdziale sobie tutaj ekspiliśmy. Ale niżej? Czy by tam jakaś kopalnia była? Wątpię w to. Dobra, ale idźmy. Nie pamiętam właśnie, żeby tutaj jakakolwiek kopalnia była, ale no dobra, idźmy. Zobaczymy. Najwyżej nas zabiją. A jak nie, no to my ich. Dobra, jest tu coś w sumie zawalone, czyli być może... Tak jak mówiłem, jest naprawdę ciasno. Musimy najpierw trochę odgruzować wejście, żebyśmy mogli swobodnie się poruszać. Rozwalcie kawał tej ściany, dobra? Myślę, że szybko się uwiniemy. Dobra, zacznij kopać. Zobaczmy, co to będzie. Nowy wpis chyba już dostaliśmy. A więc jesteśmy. Okej. Okay. Hej, przyjacielu! Nie skończyliśmy jeszcze pracy. Jestem pewien, że zostało mnóstwo żelaza do wydobycia. Trzymaj, napij się piwka, nabierz sił. Jeśli musisz odpocząć, usiądź wewnątrz jaskini i ogrzej się przy ogniu. Zjedz coś. Zostawiliśmy dla was trochę smakołyków w środku. Ale to i tak, ten gościu nadal mi się wydaje podejrzany, no ale dobra. Kopmy. Tylko znajdźmy sobie właśnie... Narwaliśmy kilof, w razie czego znajdźmy sobie właśnie złoże jakieś, żeby sobie pokopać. W sumie to można pójść tutaj dalej, o, są pełzacze. Przy okazji bijemy się z pełzaczami troszkę. Ale tutaj tego jest, tam ci wszyscy zaczęli na początku kopać, a my właśnie... Niczego tu nie znajdę. Aha, to wszystko. A my właśnie tutaj dalej poszliśmy, no niczego i tu nie znajdę. Znajdziemy więcej. Okej, czyli to inaczej troszkę wygląda. Tutaj mamy jakby takie jedno chyba uderzenie. Nic tu nie ma. Tak. Chyba, że nie ze wszystkich złóż żelaza, tylko po prostu tutaj w tej jaskini, tak jest w tej kopalni. Z tym questem, że właśnie takie jedno niby uderzenie i jest wyeksploatowane te złoże. Być może. Dobra, tutaj mamy wszystko już ogarnięte. Myślę, że możemy wrócić. I iść dalej. Tam też właśnie możemy sobie iść. Ale w ogóle, że ten najemnik nas pilnuje z gildii kupieckiej, też ciekawe. Dobra, no i zostało te pomieszczenie tutaj. Razem z tym, razem z pochodnią, widzieliście? Jeszcze raz chyba może się uda. O, kilow i pochodnia, no dobra. Niczego tu nie znajdę. Dobra, dobra, naprawdę. Dobra, widzę, że trzeba... A nie, nie trzeba trzymać, tylko po prostu się psuło z tą pochodnią, co się bagowało i tyle. Nic tu nie ma. Dobra. Nie, ale te złoże żelaza przecież chyba kuliśmy już tak. Nic to wtedy kiedyś. No to tutaj chyba jedynie taka krótka animacja jest z tym. Ale dostaliśmy nowy wpis i chyba to wszystko. O, jest i nasz dzielny pracownik. Muszę przyznać, że uwijałeś się jak prawdziwy kopacz. Podobno na Korinis też potrzebują doświadczonych górników. Może się nad tym zastanowisz. O co ci chodzi? Zrobiłem swoje, rozliczmy się i pożegnajmy. Masz rację. Musimy się rozliczyć. Oddaj samorodki, a ja wypłacę ci połowę ich wartości w złocie. Kurde, no.
Jeżeli zatrzymamy sobie samorodki, no wiadomo, będziemy mieli wszystko, ale pewnie będziemy się musieli z nimi bić. Ale jeżeli właśnie oddamy tę połowę niby, to może będzie wtedy więcej expa na przykład za to. Dobra. Trzymaj, tyle udało mi się wydobyć. Ile zarobiłem? Czekaj, policzmy. Zależy właśnie też ile powie złota. Naprawdę sporo udało ci się wydobyć. No, wygląda na to, że czas się rozliczyć. Chłopaki! Aha. Teraz się załatwię. Najmniejsze. Co oni sobie myślą? Ja pierdzielę, no. Wiedziałem, że tu coś jest podejrzane. Cwaniaczki. Tego też trzeba bić? Tego też od razu? Nie mogę nakierować. Dobra. Widzisz, to nie było takie trudne. Czułem, że będą z nimi problemy. Dobrze, że też tutaj byłeś. Inaczej byłoby z nami krucho. Bez przesady. Następnym razem wszyscy musimy pamiętać, żeby lepiej dobierać pracodawców. Ano? Teraz tylko znaleźć gdzieś robotę. Cholera. No nic. Jakbyś kiedyś usłyszał o pracy dla górnika, nie w kopalni Araxos czy Królewskiej, to daj mi znać. A raczej nie będę się ruszał, poza karczmę Gerstanda. Do Górniczej Doliny sobie jedź. Jak tylko o czymś usłyszę, to ci powiem. Dzięki, stary. Miruch pewnie też będzie zainteresowany. Zazwyczaj razem szukamy pracy. Do zobaczenia. Okej, ale nadal... Dzięki za załatwienie tego oszusta. Nadal mamy zadanie. Mimo, że sprawa z Brunem była jednym wielkim oszustwem, to faktycznie można w tej kopalni znaleźć złoto. Powiem o tym Lorenzo, Araxos przyda się trochę tego surowca. Zajebiście. Lorenzo na pewno będzie zadowolony właśnie. Ej, no super, naprawdę. Fajnie, że właśnie będziemy mogli porozmawiać, powiedzieć o tym Lorenzo. I na pewno będzie zadowolony, więc myślę, że możemy sobie zaraz do niego iść, ale... Dlaczego? Dobra, musimy użyć sobie potrawki na szybkość. Dlaczego tutaj... Nie ma... Coś chciałem powiedzieć, kurde, zapomniałem, jakoś tak wybiję się z wątku. Dobra, trudno. Idźmy dalej. Może zdążymy jeszcze przed taką pełną nocą. Sprawdzić te miejsce właśnie, które mam sprawdzić, które chcę sprawdzić. Bo właśnie ono... Będzie powiązane właśnie z tym legendarnym przepisem, to znaczy takie mam wrażenie, że tam powinno to być. Tylko musimy właśnie troszkę w stronę bursztynowego właśnie wybrzeża się udać. Bliżej właśnie tego to będzie jednak niż miasto, takie mam wrażenie ogólnie, ale no idźmy. No i stamtąd będziemy mogli się przeteleportować. Nie będziemy mogli, chyba że runy już działają. Fajnie by było, jakby już runy działały do miasta. No jak nie, no to będziemy musieli znowu z buta wracać. Dobra, zobaczymy. Jak na razie biegnijmy tam. Mam nadzieję, że mi tej szybkości starczy do tego miejsca. Poczekajcie, czy tutaj jakoś będziemy musieli skręcać? Chyba nie. Chyba nadal będziemy musieli tutaj sobie iść tą ścieżką, biec to znaczy. Dobra. Dobra, biegnijmy sobie po prostu nadal tą ścieżką i zobaczymy, czy tutaj dojdziemy właśnie. Fajnie jednak w sumie, że na tą kopalnię żelaza, tak mówię dobrze, chyba żelaza trafiliśmy, bo bardzo mnie zadowoliło to, że jednak właśnie możemy o tym powiedzieć Lorenzo, bo tak to może jakaś fajna nagroda będzie. Dobra, no i sprawdźmy sobie te miejsce, bo my wtedy tutaj byliśmy, ale nie przeszukaliśmy, o, goblinie jagody, nie przeszukaliśmy całego tego miejsca. W ogóle możemy też ściąć. Ciekawe właśnie, czy przy 100% teraz pozyskiwania mamy właśnie 100%? Chyba tak. Na zdobycie. Na wydobycie. Dobra, ogólnie to przecież też zawsze mieliśmy telekinezę na 5. Także ją sobie odpalmy. Nie na 4. Na 4 mieliśmy teleport, a na 5 mieliśmy telekinezę. Bo telekinezą sobie właśnie sprawdzam miejsca. Coś tam nie ma. Jakiś fisz leży. Dobra, no i tutaj mamy jakieś miejsce. Wygląda to na to właśnie, że możemy wyjść wyżej.
i chciałem to miejsce właśnie sprawdzić. Bo być może to będzie to. Musimy się dobrze rozglądać. Fajnie było też, żebyśmy jakieś smoczykorzy na przykład znaleźli. Bo... Ognisty korzeń, kurde, myślałem, że smoczy. Harpia, ale jej nie widziałem. Czy naprawdę nie widać już nic. Czarna jakaś harpia. O kurde, z nią jeszcze nie walczyliśmy. Ej, nowy wpis mamy, legendarny przepis. Widzę kilka troli i ogromne urwisko, ale nie mam ani śladu po tym poszukiwaczu przygód. Może jego polowanie nie poszło zgodnie z planem i znajdę go gdzieś na dole. A są te trole, słychać gdzie to znaczy jak na razie. Tak, są. To są jakieś młode chyba. Dobra. Ciekawie się zapowiada. Ciekawe, czy będziemy tego ciała musieli też szukać. Mówił, że Marvin może być na dole. Aha, jest też stary. Ja pierdziolę. Dobra, ale może nam się uda, bo ostatnio walczyliśmy. Ostatnio walczyliśmy z tym zwykłym dorosłym i ugraliśmy go. Więc może się nam uda znowu teraz. Zaraz zaatakujmy, będzie trzeba dobrze wyczuwać S. Dobra, pół HP ponad, już zleciało. Końcówka, jeszcze raz. Dawaj, zajebiście, to tak mi szybko poszło. 750 expa. No i co? No nie gadajcie, że będziemy musieli tego ciała szukać jeszcze na dole. Lodowa fala, eliksir, ziemny aloes. Kolejny ziemny aloes. No, chyba będziemy musieli szukać tego ciała. O, sztaf królewski, fajnie, przyda się. Bo tam w tym dzienniku właśnie było napisane tak, może znajdę go gdzieś na dole. No nic, to będziemy musieli sprawdzić. Kurde, szkoda jednak z jednej strony, że jest to noc już, można powiedzieć. Będzie mniej widać. No ale dobra, zobaczymy. Może jednak się uda. No i poczekajcie, z tej strony patrząc... Patrząc z tej strony... Jeżeli byśmy sobie wskoczyli... Jest tam chyba coś, zwłoki tam są. Kurde, ale te zwłoki będą przy tych ognistych jaszczurach, a jeszcze sobie wtedy z nimi nie radziłem. Kurde, nie wiem, czy sobie teraz poradzimy. Ale widziałem tam zwłoki, byłem pewny, że to były zwłoki. To pewnie jest on. Na pewno to musi być on. Ale przejdźmy sobie tutaj, na spokojnie, może... tym... sposobem. Chyba, że stąd, jeżeli byśmy skoczyli... Do wody? Nie, tu nie trafimy do wody. Tak, jest, jeszcze jest nadal za wysoko. Żeby właśnie sobie tam skakać. Dobra. No jakby tam woda była, to byśmy sobie zaskoczyli, ale nie ma co pajacować, bo jeszcze się połamiemy. No i co? Fajnie. To powinno być to. Więc idźmy tu. I zobaczymy sobie tak przy okazji właśnie, czy poradzimy sobie teraz już z ognistym jaszczurem. No ale wtedy to naprawdę ciężko, było ciężko, więc być może nadal może być jakiś problem z nim. Ogniste jaszczury by wydawały się naprawdę twarde. O, ten wąż jest nawet też. Tak, są zwłoki. Dobra. Ej, tu jest woda! Mogłem zaskoczyć chyba jednak. No, mogłem zaskoczyć. No ale dobra, trudno, bo też było troszkę ciemno, więc nie ogarnąłem tego. Dobra, no i zobaczymy, czy sobie poradzimy z tym ognistym. W sumie jak już sobie z trolem na przykład radzimy, no to... Jakiś krytyk poproszę. Nadal jest widzę twardy naprawdę. Ale... Dobra, no bije też mocno. Pół HP. Ponad pół HP, jak nas trafi. Czyli nie może nas trafić. Znaczy może raz tylko trafić. Bo odporności na ogień w niczym innym chyba nie mamy. Tu jest przed ogniem, ale 5. Tu jest przed ogniem 15 pas na przykład. No ale ten zdejmiemy, to nie będziemy mieli wystarczająco siły na ten postrach kłód. Dobra, nie ma co kombinować, tylko tamtego też tak zabijmy. Albo leczmy się. Dobra, te konfitury z jagód to 20, jak leczam to troszkę mało już.
ale dobra. Tutaj jeszcze mamy coś na 40. Mamy sporo tych zapiekanek. Tutaj mamy też jakieś. Okej. Sobie zjedzmy jeszcze to. A to co to jest to wyżej? Jabłka w cieście. 80 tyle, czy fajnie. Dobra, smakuje świeżo i soczyście, okej. Dobra, i lecimy sobie od razu na tamtego, ale te zwłoki... Tak, schemat, postrach żeglarzy. Ja pierdzielę, 145 siła. 155 obrażeń, mistrzowskie kowalstwo. No nieźle, nieźle. Dobra. Możemy się tylko raz dać i trafić. O nie, już nas trafił. Dobra. Nic się nie stało tym, że nas raz trafił. Jesteśmy już na wygranej pozycji. Tego węża sobie jeszcze też od razu przy okazji zabijemy. W sumie też nie sprawdziłem, co dokładnie pozyskujemy z tych ognistych. Czy wszystkie już trofea możemy zdobyć. Bo będę właśnie musiał się już w końcu chyba nauczyć tego, na przykład, żeby rogi cieniostwora już wyciągać sobie. Mamy 10 punktów nauki i pół levela, można powiedzieć. Rogi cieniostwora na przykład, bo zaczynamy już wchodzić na taki poziom, że już chyba moglibyśmy sobie radzić z cieniostworami. Z trollem też już sobie radzimy, więc może coś tam więcej będzie można pozyskiwać. No ale dobra, idźmy. Spróbujmy tym teleportem. Mam nadzieję, że będzie teleport działał do miasta. Jak nie, no to będzie lipa. No i tak to jakoś leci w sumie i jesteśmy naprawdę blisko tego, żeby przejść już chyba na kolejny rozdział, bo właśnie jak sprawdzałem sobie tam w tym spisie, że to będzie ostatnie chyba zadanie przed tym. Chodzi o zadanie, kto jest kim nie, w biały dzień. Ostatnie chyba zadanie przed tym, jak będzie to czwarty rozdział. No więc będziemy musieli jeszcze troszkę sobie porobić rzeczy przed tym, jak wejdziemy na czwarty rozdział. Zobaczymy. Ale dobra, skupmy się oczywiście na tym, co my mamy. Kapliczka Adanosa w mieście. Ja pierdzielę. Dlaczego tak jest to zrobione? Przecież ja już tam byłem. Przecież my jesteśmy końcami. Możemy tam przecież podróżować. No ja pierdzielę, naprawdę. Puszczona jaskinia przy mieście. No będzie chyba najbliżej. To ciało lewitowało przez chwilę. Będzie najbliżej, ale i tak sobie potrawki użyjmy. O, nie możemy pochodni używać. Dobra. Tu będzie właśnie chyba najbliżej. Chyba, że z bursztynowego może by było bliżej? Nie, chyba tutaj jest bliżej niż z bursztynowego. Tutaj jest właśnie chyba najbliższe miejsce. Które oczywiście mamy tam zapisane. Lipa, naprawdę straszna lipa, że nie możemy nadal się teleportować, oni gońcem tutaj chodzić. Ale no dobra, jest jak jest. Trzeba sobie właśnie z tym jakoś radzić. Więc fajnie było się ogólnie przespać zaraz. I od razu poinformujemy Lorenzo o tej kopalni i oddamy ten schemat naszemu kowalowi. Oby był zadowolony. Kowalstwo właśnie mistrzowskie. Kiedy, ciekawe, będzie on nas mógł uczyć kowalstwa mistrzowskiego? Pewnie w czwartym rozdziale, tak myślę. No, pewnie czwarty. Dobra. Spanko idziemy. Dobra, typowo zajęte wszystko, ale tutaj jest zawsze wolne, okej. No rano oczywiście. Fajnie, bo też mikstura nam nie usunęła się. Znaczy no, ta szybkość, nie mikstura, bo potrawka była. Ta szybkość. I dobra, do Lorenzo. Ciekawe w ogóle, co powie, naprawdę, bo to takie w sumie niezwiązane z tym wszystkim, ale ciekawe, napiszmy. No i ten przepis, nie zapomnijmy oddać ten schemat kowalowi. Hej! Gildii nie przydałaby się kopalnia żelaza? Gildii przyda się wszystko, na czym można zbić interes. Kopalnia żelaza się do tego zalicza. Znalazłem jedną, kiedy pewien facet próbował mnie oszukać. Znajduje się w niewielkiej kotlince przed miastem. Ja też? Znajduje się przed samym miastem i nikt jej jeszcze nie zajął? Już tam wysyłam ludzi. Masz. Za zorganizowanie nowego źródła dochodu należy ci się nagroda. Dobra, 300 sztuk złota. I zadanie oczywiście tak, wykonane jest. Jeśli remsać 50 expa, widzicie? Jednak dobrze, że wziąłem sobie to zadanie. Naprawdę, nie miałem pojęcia, że to będzie mogło być powiązane z naszą gildią. I spoko w sumie.
Musimy i tak sobie jakiś trochę luźniejszy znowu odcinek jakiś zrobić. W sumie no jest trochę tych odcinków luźniejszych, ale chodzi mi o to, żeby właśnie pobiegać sobie znowu po mieście, bo na pewno są jakieś zadania. Porobić jakieś różne rzeczy znowu. I później właśnie będziemy może gotowi na to, żeby na czwarty rozdział wkroczyć. Ale właśnie mi się przypomniało, że będzie można fajnie się nauczyć kradzieży kieszonkowej, lepszej może w końcu, otwierania zamków, akrobatyki może też. Hej! Bo to w przystani łotrów chyba uczyli tego wszystkiego nawet. Znalazłem podróżnika. I jak? Ile chciał za ten przepis? Nic, facet nie żył. Jeden z troli musiał zrzucić go z klifu. Cholera. Nie wyglądał na takiego, co by się dał pierwszemu, lepszemu trollowi pokonać. Chyba był z tego całego Nordmaru. A tamtejsi codziennie polują na orków jak na zwierzynę. Ukształtowanie terenu było wyjątkowo niekorzystne. Szkoda faceta. Miałem nadzieję, że jeszcze coś ciekawego mi przyniesie. Wiesz co? Zatrzymaj ten przepis. Jakoś nie mógłbym po tym siąść do jego wykuwania. A tutaj masz coś w ramach nagrody. Może sam spróbujesz go wykonać. 10 węgla i 20 łupek żelaznych. No i ten przepis mamy właśnie. I on nam go zostawił. Zajebiście z jednej strony w sumie. Jeżeli to będzie jednoręka, bo nie spojrzałem w sumie, tak, jednoręka. 145 siły, 155 obrażeń siecznych. Premia do walki jednoręcznej 7 nam daje, w sumie go wyłóżmy się od razu. A nie, nie, nie możemy, kowalstwo, ej, mistrz przecież. Dopiero wtedy możemy. Zacznijmy trening. Do roboty. Co nas w sumie mógł uczyć? Aha, siły. Ale silny chłop z ciebie, za niedługo będziesz lepszy ode mnie. Czyli tak, kowalstwo dopiero wtedy, kiedy będziemy mogli mieć czwarty chyba rozdział i mi się przypomniało o naszym, można powiedzieć, naszym piesku, że przecież możemy go na przykład pogłaskać, chyba nakarmić też będziemy mogli, dawno u niego nie byłem. Nic nie je, no dobra, szkoda. I w sumie... Co nam zostało? Kto jest kim? Okej, kazał mi odczekać kilka dni, to jest spoko. W biały dzień jak na razie zostawmy, no i uprowadzona. Przez to, że w przystani łotrów sobie świętują. Myślałem, że to będzie kilka dni trwało. Ale to dopiero się skończy na czwartym rozdziale, jak wkroczymy w to. Ktoś tam właśnie pisał w komentarzu, więc... Szkoda z jednej strony, no ale dobra, cóż, trudno. W sumie, ile mamy czasu? Mało. Mało mamy czasu. Tak sobie myślę, żeby właśnie... Właśnie. Teleport tutaj. Jest jakiś smak ognia. Co tu się dzieje? Z powodu stanu wyjątkowego w mieście, wszystkie kręgi teleportacyjne zostały zablokowane przez naszych magów. Przykro mi. Rozporządzenie od samego gubernatora. Chwila. Co tu się... Dobra. Myślałem, że... Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. No szkoda, nawet oni właśnie nie mogą teleportować się. Myślałem, że na przykład będziemy mogli sobie z nim porozmawiać i teleport ogarnąć. Ale w sumie mamy przecież do kapliczki Adonosa, więc... To nic takiego. Moja reakcja była taka sama. Chyba nic i tak nie możemy, nie zdążymy robić. Uchodźców widzę, że nadal chyba przybywa, bo jest naprawdę ich sporo. Chyba nic właśnie nie zdążymy zrobić. Jedynie to, co moglibyśmy zrobić, to właśnie sobie przespać się. O, trofea? Czy sprzedawać trofea? Mam trochę skór na sprzedaż. No, zobaczmy, co udało ci się zdobyć. Nie, z jednej strony w sumie jak no na razie zostawmy. No i po co mi zawracasz głowę? Nic na razie w sumie nie kupujmy. Bo będę chciał sobie właśnie jeszcze trochę mieczy porobić, na przykład, żeby właśnie sprzedać na kowalstwie. A później tak sobie te futra najwyżej ogarniemy. Dobra, czyli później sobie właśnie może zrobimy znowu te... To znaczy dokończmy w sumie to zadanie, kto jest kim. Więc będziemy musieli się właśnie przespać. Nie wiem, najwyżej klikniemy już te kilka dni, żeby się przespać i pójdziemy tam. Albo najwyżej coś tam ogarnę i będziemy coś innego robić. I później sobie dokończymy to zadanie w ciągu tych kilku dni właśnie, które tam minie nam. Więc tak na razie kończymy. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.